Za aferę ze zbożem polscy politycy powinni zostać pozbawieni immunitetu. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, nieprawdopodobna wizja, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, Jasnowidza z Czuchowa. Dzisiaj na temat wstrząsających słów Jasnowidza, co tam się kryje za tą aferą zbożową, jakie jest drugie dno, kto, dlaczego, na czyje zlecenie, po co i jak. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokującej przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej afery zbożowej. No wiemy wszyscy, tak, to zboże z Ukrainy, które tutaj przyjeżdżało do Polski, a także inne płody rolne. No i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi bardzo radykalne słowa, a mianowicie w ten sposób: polscy politycy powinni zostać pozbawieni immunitetu, a tutaj właśnie za tą aferę w związku ze zbożem, że praktycznie tutaj żaden polityk nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z tym zbożem, a przecież takie zboże mogła, bo trafiło, tak, tutaj do obiegu, może takie zboże jedliśmy, produkty praktycznie na bazie tego zboża, tak, wiemy, że tam były fałszowane listy przewozowe, jeśli chodzi o to zboże, to zboże jest po prostu zbożem technicznym zanieczyszczone, a miało być sprzedawane gdzieś po prostu do firm, tak, nie wiadomo, czy firmy, tutaj też Jasnowidz Jackowski mówi na temat tej technologii, że te zboża są ze sobą mieszane, więc może być tak, że 80% będzie zboża tego prawdziwego, dobrego z Polski, a 20% na przykład z Ukrainy zanieczyszczonego, i wtedy jak dojdziesz po prostu, tak, które zboże jest prawdziwe, które zanieczyszczone, które nie, co po prostu tutaj premier Mateusz Morawiecki, czy na przykład minister rolnictwa Telus będą po prostu ziarno po ziarnie rozdzielać, tak, będą badać po prostu, które zboże jest prawdziwe, które nie. No i skandaliczna rzecz, tutaj Jasnowidz Jackowski mówi też w ten sposób: czy jakikolwiek polityk kiedykolwiek poszedł do więzienia? Mówimy oczywiście o politykach w Sejmie, tam były takie różne afery, jakieś samorządowe i tak dalej, że byli politycy, ale w sensie decyzji, jaką podejmują, tak? No już pomijam, no, jakby to, co tam polityk zrobi w swoim prywatnym czasie, jak tam pojedzie po pijaku, czy tam w ogóle jakieś inne rzeczy, no to już w ogóle jest tragedia, tak? Ale jakby za decyzję polityczne, które podejmuje, tak samo jak tutaj była kwestia tego, że te zboże po prostu przyjeżdżało do Polski, tak? To jest po prostu szokujące, że nikt nie podejmie praktycznie w tej sprawie, nie poniesie odpowiedzialności, że tutaj nawet Jasnowidz Jackowski mówi, że to jest na korzyść dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość może teraz wystąpić, wystawić praktycznie tutaj pierś, tak? Teraz będziemy chronić naszych obywateli, teraz będzie tarcza dla ochrony dla rolników, tak? Dostaną od razu 1400 zł za tonę w skupie, i od razu po prostu, tak, jest problem, zaraz po prostu opiekuńczy rząd Prawa i Sprawiedliwości się tym zaopiekuje. Tylko najpierw rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego problemu, tak? Także no po prostu tragedia. I teraz tak, tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doskonale wiedział o zbożu, o tym zbożu, który praktycznie przyjeżdża do Polski, że wiedział, że taki po prostu problem jest i nic w tej sprawie nie robił, tak? Tak samo ja mówiłem, przedstawiałem tutaj przepowiednie Donalda Tuska. Może no, Donald Tusk nie jest jasnowidzem, ale jakby jego przewidywania, on już to mówił w czerwcu 2022 roku. Ktoś może lubić, nie lubić Donalda Tuska, tak? Można się z różnymi rzeczami nie zgadzać, natomiast Donald Tusk już wtedy mówił, że będzie po prostu potężny problem, jeśli chodzi o zboże, że polscy rolnicy będą poszkodowani. Donald Tusk nawet nie przewidział tego, że okaże się, że będzie jeszcze skażone zboże i to skażone zboże może po prostu trafić do zboża, być wymieszane z zbożem jadalnym. Przecież prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę w tej sprawie, tak? Więc no to tym bardziej jest to szokujące, że to powinno być sprawdzone. No i teraz to jest rzecz straszna, bo to jest rzecz, która praktycznie każdego z nas dotyczy, tak? To, co właśnie mówi Jasnowidz Jackowski, tak, że my kupujemy chleb, pieczywo, drożdżówkę, bułkę, no różne produkty czy ciastka na bazie praktycznie zbóż. Tak na przykład znajomy Jasnowidza Jackowskiego mówił o tym, że on się zabezpieczył, jego ten problem nie dotyczy, bo jego żona po prostu wypieka sama chleb. No dobrze, fajnie, no jak go stać i tak dalej. A Jasnowidz Jackowski mówi, a mogę do tego to skąd kupuję? No właśnie, więc może kupić mąkę, która powstała właśnie z tego zboża, tak? No nie wiemy o tym, no nie ma też co tutaj po prostu sieć strachu, tak? Wszyscy mamy nadzieję, że to, co jest w sklepach, jest dopuszczone, są odpowiednie instytucje, które to sprawdzają, no ale sam fakt, tak? Tyle zboża, które przyjechało do Polski, jeszcze nie daj Boże, jak to techniczne, to zanieczyszczone zboże po prostu zostało wymieszane ze zbożem po prostu zdrowym, to jest tragedia. No więc tutaj no, politycy praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w całej tej sprawie. No przecież minister rolnictwa Kowaczyk, tak, co zrobił? Podał się do dymisji, przyszedł nowy minister, gasi pożar, Telus, minister rolnictwa gasi pożar i wszystko super ekstra, tak? No nie jest super ekstra, tak? No bo gdzie jest to zboże, tak? Czy to zboże trafiło na nasze stoły, że tak można powiedzieć kolokwialnie. Wiadomo, że samego zboża nie jemy, nie łupiemy po prostu tak słonecznik, ale po prostu produkty na podstawie tego zboża, tak? Tutaj to może być nieświadomość potem już kolejnych firm, nie wiem, jakaś piekarnia kupuje zboże, ale przecież ona tego nie, na przykład nie bada, nie sprawdza, no bo ma wrażenie, czy kupowała od jednego dostawcy od iluś tam lat, nie było nigdy z tym problemem. Teraz się okaże, że po prostu na przykład takie zboże jest skażone, tak? Czy będą po prostu jakieś problemy. Potem okaże się, że będziemy chorować, będziemy mieć choroby nowotworowe, czy nie mówię, że od razu musimy zjeść bułkę, czy coś innego się po prostu tak i umrzemy od tego, ale na przykład efekty tego, czy skutki tego będziemy odczuwać za parę miesięcy masowe, na przykład zachorowania nowotworu albo jakieś inne problemy. No więc kolejna sprawa też jest taka, że jak praktycznie tutaj Polska powiedziała, że już nie chce tego zboża z Ukrainy, że to zboże ma tylko przejeżdżać dalej, a poszczególne państwa zaczęły blokować praktycznie przyjazd tego zboża z Ukrainy, tam chyba Węgry, Litwa i tak dalej. No i Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób: kto teraz kupi od nas ziarno w Europie? Kto teraz kupi od nas zboże w Europie? Po tym, co miało miejsce, tak? Wszystkie państwa, ja już pomijam, tak, zboże z Ukrainy, które znajduje się w Polsce, ale nawet inne państwa, już Polska będzie na naznaczonym, tak? Inne państwa będą się bać, będą mówić, nie, z Polski to nie chcemy zboża, bo tam była ta afera, nie wiadomo, co tam się dzieje, lepiej po prostu chuchać na dmuchę, na zimne, weźmiemy sobie skądś z innego praktycznie rejonu, tak? Więc to jest sytuacja, że to zboże, które znajduje się tutaj w Polsce, to zboże z Ukrainy, ono z Polski już nie wyjedzie. No i co w takiej sytuacji? Co z tym zbożem zrobi, tak? Co to zboże tylko na pelet po prostu do spalenia, tak? No właśnie. A przecież tego zboża jest po prostu w Polsce mnóstwo, tak? Całe magazyny praktycznie są pełne. Trzeba się tego po prostu pozbyć. No i co w takiej sytuacji, tak? Tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że mamy do czynienia z poważnym problemem, jeśli chodzi o zboże. Że teraz przyjdą żniwa i rolnicy, co po prostu nie zbiorą praktycznie tych upraw, tak? Tych zbiorów, nie pozyskają tego zboża, no bo się okaże, że cena będzie za niska, na przykład jeśli chodzi o skup, będzie to nieopłacane dla nich, tak? No i pytają się Jasnowidz Jackowski w ten sposób, czy to nie jest celowe? No właśnie, to może być celowe, tak? No, cel wiadomo, zniszczenie polskiego rolnictwa, tak? Polskiego po prostu przemysłu tutaj zbożowego, tak? No to jest oczywista sprawa. No ja nie mówię, że za tym musi stać rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? No bo rząd Prawa i Sprawiedliwości jakby w swojej niekompetencji, nieudolności mógł do tego doprowadzić, tak? Czy przyczynić się w jakiś sposób. Przecież tutaj politycy PiSu tego osobiście nie wozili do Polski, no ale mogli podjąć odpowiednio wcześniej decyzje administracyjne, tak? Zresztą na chłopski rozum, tak? Ja zawsze mówię w ten sposób. Jeżeli ktoś jest ministrem rolnictwa, wie o tym, że ma miejsce wojna Rosja kontra Ukraina, to te plony, które mają miejsce na Ukrainie, one muszą zostać zebrane, zwłaszcza, że Ukraina, wiadomo, mnóstwo tam transportowała tego zboża i tak dalej. Musi to po prostu przejechać, więc na chłopski rozum można się domyślić, że przecież to zboże prędzej czy później trafi do Polski, tak? Jak na przykład wygląda sytuacja, jeśli chodzi o polskich rolników, czy to nie spowoduje, że oni będą stratni, nie obniży po prostu ich zarobków i tak dalej. Czy to zboże, które przyjedzie z Ukrainy, w związku z tym, że tam ma miejsce wojna, jest ono rzeczywiście czyste, czy nie jest skażone, jakie są po prostu odpowiednie badania i tak dalej. No to jest oczywista sprawa, no to są takie rzeczy oczywiste, że nie wiem, ktoś na przykład by, nie wiem, remontowałby sobie mieszkanie, czy też dom, ktoś remontuje sobie po prostu tak mieszkanie, maluje sobie po prostu pokój, ale nic nie robi. No maluje tak, jak jest, tak był pokój, meble są i tak dalej. Jak malujesz ten pokój, no to przestawiasz meble, kupujesz folię ochronną, przygotowujesz się do tego. O nie wiem, przychodzisz sobie po pracy, bierzesz sobie farbę i malujesz tak, są ściany po prostu, tak, jak masz meble przystawione do ścian i sobie malujesz i niech będzie tak, jak będzie po prostu, tak. A potem jak odstawisz meble, to nagle po prostu wychodzi, że masz niepomalowane resztę tego. No to jest w ogóle po prostu, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest kompletnie niekompetentny w swoich działaniach. Tak, to do czego doprowadził, to jest kompletna tragedia, tak? I na przykład, tak mówi jeden z rolników, który tam mówił, że on to był zagorzałym zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego, poszedłby w ogień praktycznie za Jarosławem Kaczyńskim, a w związku z tym, co teraz się wydarzyło, to on po prostu jest przeciwnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja się nie dziwię, tak? Tutaj nawet to nie chodzi, czy ktoś jest zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego, czy nie. Przecież wszyscy jemy praktycznie produkty na zbożu. Wszyscy. Takie czy też inne po prostu. Ktoś powie, no ja nie jem białego chleba, a inny powie, ja razowego nie jem, a ja nie jem w ogóle pieczywa po prostu, ale inne produkty, do których produkcji wykorzystywane jest zboże. Jeżeli takie zboże trafiło do przemysłu, tak, tutaj gastronomicznego, trafiło do piekarni, cukierni, czy gdzie indziej, jeśli chodzi o spożywkę, no to jest kompletna katastrofa, tak, to jest po prostu kompletna katastrofa. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Miejmy nadzieję, że tutaj odpowiednie służby to zbadają dokładnie, gdzie to zboże trafiło, tak, jakie były skutki i tak dalej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się.